wczoraj, tuż po godzinie 2 w nocy, otrzymaliśmy zgłoszenie, że właśnie we Wcimielowie przy ulicy Zacisznej doszło do pożaru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Do znażenia zadysponowaliśmy dosyć dużo samochodów, bo 5 zastępów ratowniczo-gaśniczych, w tym 16 strażaków. Gdy przybyliśmy na miejsce akcji, stwierdziliśmy, że właśnie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pierwszym piętrze, na korytarzu, doszło do pożaru fotela, który tam się znajdował. W wyniku tego zdarzenia na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń, a mieszkańcy w ilości 30 osób samodzielnie ewakuowali się jeszcze przed naszym przybyciem. Poza tym jedna z osób, która tam przebywała w tym obiekcie, odłączyła zasilanie w energię elektryczną i podjęła próbę gaszenia tego pożaru. Także jak już dojechali strażacy, praktycznie sytuacja była opanowana, jednakże sprawdziliśmy cały obiekt, oddymiliśmy, przewietrzyliśmy, sprawdziliśmy kamerami termowizyjnymi i miernikami wielogazowymi, tak aby wykluczyć całkowite zagrożenie, i wpuściliśmy ponownie mieszkańców do obiektu. Akcja trwała ponad godzinę.